Cześć, witajcie w 29 odcinku z serii FIFA 17 Kariera Managera Leeds United. W ostatnim odcinku doszliśmy do soboty 6 czerwca 2026 roku. Zwykle byśmy już kończyli sezon, ale pierwsza, znaczy oczywiście w naszej serii, udało nam się w końcu wejść do finału Pucharu Mistrzów i oczywiście widzicie, z kim tu będziemy grać. Będziemy grać z naszymi, można by tak powiedzieć, przyjaciółmi z naszej ligi Premier League. No i właśnie możliwe, że będziemy to ostatni dzisiejszy odcinek tej serii, która i tak dość długo trwała. Prawie miesiąc trwała ta seria, myślałem, że trochę krócej. No ale tak wyszło, że jednak trochę było dłużej. No więc tak, potencjalnie właśnie koniec serii. No i tak, może pokażę, bo wszystkie rozgrywki się oprócz Champions Cup czy Puchar Mistrzów skończyły. Więc mogę wam przedstawić w miarę wszystko, co było w tym sezonie. Euroliga, o właśnie, coś ciekawego tam było, wróćmy tam. Barcelona wygrała, no to coś śmieszne według mnie. Że w ogóle byli tam, to mnie bardziej śmieszy. World Cup, a to nieważne. Premier League oczywiście wygraliśmy przed Liverpoolem o 10 punktów. Kolejne zwycięstwo Premier League. Community Shield na początku sezonu, oczywiście to wiecie, że przegraliśmy. Emirates FA Cup przegraliśmy niestety w finale z Liverpoolem 2-1. Puchar EFL za to wygraliśmy. No i to jest tyle, tak, to jest tyle, więc... Więc już możemy pewnie rozpocząć. Oczywiście tak, jak właśnie pamiętacie, Hrgota kontuzja i Mikan kontuzja. No to było najgorsze, że właśnie niestety bez naszego podstawowego napastnika będziemy grać. Oczywiście to spotkanie sobie rozegramy. No i tylko właśnie tak, będziemy musieli parę zmian na pewno zrobić. Oczywiście my w podstawowym, Manchester też podstawowym, no i tak, zarządzają pierwsze składu. Ja to myślę, że zrobimy coś takiego. Chiesa na środek napadu, widzę, że on może być napastnikiem środkowym. No i tak, Bailey tu, na prawe skrzydło. Sorensen tu. Coś takiego, Wilks tu. I na skrzydło, gdzie on jest, tu. No to mamy już, tak będzie wyglądała nasza drużyna wychodząca na to spotkanie. 5 minut zawodu Estadio Vicente Calderon. Czy to nie jest, aj szczerze powiedziawszy, to niezbyt wiem. Chyba to nie jest Atletico były Stadion Madryt? Chyba, nie wiem, nie jestem pewien. No to tu wszystko jest gotowe. Więc no rozpoczynamy to spotkanie, będziemy rozpoczynać. Tak w ogóle też, jeśli uda mi się skończyć tą serię dzisiaj, to przez ostatnie parę dni przed premierą FIFA 21 będzie seria jedna, już taka króciutka będzie naprawdę, max pewnie 4 odcinki. Nieważne, tam nie będzie celem wygranie Ligi Mistrzów, tylko właśnie, no zobaczycie w sumie, co będzie naszym celem. Stadio Vicente Calderon, tak, to jest to, już po tym stadionie pamiętam. No i zobaczymy, jak to będzie. Tu oczywiście komentatorzy, Szpakowski, Laskowski. Widzicie, drogi nasze i United. Mieliśmy naprawdę ciężką przeprawę, zwłaszcza z Juventusem. Tu widzicie naszych fanów, Jose Mourinho jeszcze. Jako trener oczywiście Manchester United. Paulo Dybala, czyli jeden z ich najlepszych zawodników. Jeszcze tak jedno właśnie, klub, który będę prowadził w tej serii, jeśli się uda zrobić, będzie też drużyną z czołówki. I jeśli mnie znacie w miarę, co gadałem, kogo lubię i takie rzeczy, to powinniście chyba się domyślić, kim zrobię tą króciutką karierę. Tu widzicie oczywiście naszą jedenastkę. Szkoda, że nie możemy podstawową jedenastką skończyć ten finał. Tu oczywiście nasza trwała, nie jest takie najpiękniejsze. No ale jest, jakiekolwiek jest, więc coś jest do wygrania, oczywiście. No tu widzicie znowu Mourinho, tu nas widzicie. Wspaniała kariera tego menadżera, czyli nas. I z 11 United. Od bramki mamy Dehe, Shawa, Bailey'ego, Tuanzebe, Obabona, Bentancur, Poole, Martial, Pogba, Dybala i kogoś tam nie zobaczyłem. Między dwoma stopami, a defensywa
potrzebny pomocnik z bocznymi. Powinien zacząć. Wszyscy gotowi. Tu jest Ronaldo Vieira, jeśli nie mylę. Alvaro Arias Romera. Gramy w Hiszpanii z hiszpański też sędzia. Chiesa oczywiście też napastnik na to spotkanie. No i możemy zaczynać to spotkanie. Nuri dość szybki jest, widzę. No i tu już dobry dość ślizg na samym początku Manchester United. Teraz w obronie Manchester United powoli konstruuje akcję. Murillo, to jest zawodnik, którego nie powiedziałem. Przejmujemy piłkę. Acosta, Mena, Bailey. Vieira, słabe dość przyjęcie. Zakoncentrowałem się trochę, nie byłem przygotowany na takie słabe przyjęcie w wykonaniu Vieiry. Pogba teraz atakuje. No i teraz Vitale. Złe zachowanie Diopy, jakby się teleportował trochę. Chiesa przy piłce, właśnie do Sorensena. Sorensen do Nuriego, Bailey teraz strzał z daleka, zablokowany. No niestety zablokowany, już nie doszedł Bailey, ale on jest szybki naprawdę. Teraz próbuję przejąć piłkę. Poba przy piłce, strzał, ależ był groźny ten strzał. Boczna siatka i Donnarumma od bramki. No już groźnie naprawdę było. Clark przy piłce. Nie wiem czy nie, właśnie, mogłem górą, przy mnie nie pomyślałem. No i teraz United z dobrą okazją. Pięknie tam Vieira i out dla United, przerywa akcję. Teraz pięknie kolejny raz. Vieira, no i on pędzi skrzydłem. Sorensen do Bailey'ego. Sorensen strzał, no fatalny strzał. Ale właśnie, było odbite od jednego z zawodników. Rożny, aj było blisko. Clark teraz jeszcze powalczy i skutecznie. Nie udało się jeszcze już dośrodkować. Teraz United, De Gea. Chiesa tam dość presuje mocno. Blisko pole karne. Skrzydłem United, przejęcie piłki Clarka. United dalej w ataku. Aj, teraz źle wystawiliśmy dosłownie na tacy, miał Pogba. Ale nie udało mu się oczywiście wykończyć. Fosu Mensah, bo jest zawodnik Manchester United, no nie najlepsze podanie teraz. No i tam skrzydłem pięknie się przedarł Luke Shaw. Pięknie, nie, jednak faul, myślałem, że dobrze Vitale. No, miałem mówić, że żółta kartka nie jest potrzebna. Vitale dość tęgi zawodnik z tego co widzę. Dybala będzie dośrodkowywał piłkę. Aj, wywalmy. No jest tam niebezpiecznie, Donnarumma złapie, tak, no, było niebezpiecznie, trochę się zagotowało pod bramką. Clark teraz. Uda się, no to było takie niedobre podanie, nie tam gdzie chciałem, do tego zawodnika, ale nie w taki sposób, jak miałem nadzieję, że to się, to podanie będzie wyglądało. No było blisko przejęcia. No i widziałem to, że będzie robił, ale już nie zdążyłem przestawić zawodników. Vitale, dobre przejęcie, ale już podanie nie najlepsze. Czy będzie dośrodkowywał? Rozejrzał się, nie chce grać sam. No to ten mecz mi na razie przypomina mecz z Ajaxem w finale Euroligi. Też pierwsza połowa, no jechali po nas. Druga, dobrze pamiętacie jak było. Oczywiście miejmy nadzieję, że tu też tak będzie. Bailey, ale pięknie do Acosta Mena. Strzał, aj, był zablokowany, a było bardzo dobrze. Nie wyszła tam piłka? Myślałem, że wyszła. Wybił źle, ale no było blisko, naprawdę fajna akcja. Chyba najlepsza do tej pory nasza akcja w tym spotkaniu. Nuri.
Aj, nie udało się już nic zrobić. No ja mu klikałem wcześniej dość podania, on jakoś aby nie reagował. Luke Shaw teraz od Dala. Zagrożenie do bramkarza. Nie wygrywamy główki, nikt nie wygrywa. Przy piłce w Osumensach. Vieira teraz przy piłce. Aj, to podanie by przeszło tylko. Musimy tu uważać. Dybala przy piłce. Pięknie. Issa Diop. Chiesa. Nie najlepsze, nie najlepsze odwrócenie się w jego wykonaniu. No i tu trochę przycisnęliśmy ich, aż wymusiliśmy niedokładne podanie. Chiesa strzał, no takim strzałem nie zagrozi De Gea. Jeszcze w tamtej formie, z tamtych lat. Może jak w tym prawdziwym życiu, to może by zagroził. Ale w tamtych czasach to nie ma szans. No i próbowałem jeszcze ostatnią akcję, taką desperacką, właśnie udało. Po pierwszej połowie 0-0. Nie można powiedzieć, że jest nudno. No ale na razie jeszcze bezbramkowo. Nikt nie jest jakoś zmęczony. No i możemy zaczynać tą połowę. Prawie zaczęliśmy od błędu Manchesteru i przejęciu piłki przez Sorensena. A niestety nie było aż tak pięknie. No i niedokładne podania. Powinniśmy w takim momencie lepiej podać. No, wywalmy to. Bo mogło być niebezpiecznie. Mamy piłkę. Acosta Mena. Aj, niestety. Remisowa pierwsza połowa, nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było. Musimy uważać. Bezpiecznie tu trochę, bo oni potrafią dosłownie jedno podanie takie lepsze i bardzo daleko już przejść blisko naszego pola karnego i zrobić niebezpieczną akcję. No, Donnarumma łapie, szybko spróbujmy. Nie tam, nie tam. Chciałem na Defosu Mensaha podawać. Czy ktokolwiek tam jest na boku. Teraz będzie barożny. No właśnie. Ja tu widzę, że jest paru wysokich zawodników. I chyba jeden z nich właśnie doszedł do tego rożnego. Więc mieliśmy szczęście, że nie udało mu się trafić w bramkę. Diop przy piłce do Nuriego. Nuri do Chiesy. Bailey teraz dobrze tam przeszedł. I mu się udało wygrać z Chiesą i przejął piłkę. Przed nami końcowe 30 minut. No i tam nie było spalonego. Piękne podanie do Murillo. Pogba na szczęście najlepiej. Tu widzimy lukę. Do Vieira możemy podać. No sorry, że musisz bardziej się wystawić na to skrzydło. Żebyśmy mogli spróbować. No już podałem, ale niestety nie zdążyliśmy. A mam aut przynajmniej. Podajmy właśnie tu trochę. Tam do Bailey'ego. Bailey pięknie. Ale ten strzał był głupi trochę. Głupim pomysłem. Niepotrzebnie to zrobiłem. Teraz fatalne podanie. Nuri wykorzystuje ten błąd. Czy to było za podanie takie słabe i niedokładne? Wycofali trochę ten atak. Aj, teraz się trochę pomylił. Ja nie wiem, kto to był za zawodnik, ale jeden z naszych zawodników się dość mocno pomylił. Teraz złe wybicie. Dybala się dobrze przez chwilę trzymał. Tu błąd i nasi zawodnicy jeden drugiego się potknął, a tu za długo zwlekałem trochę z podaniem. No i faul. Niestety faulowaliśmy i to jest bardzo groźna pozycja, zwłaszcza Dybala. Z lewą taką nogą, jaką on ma, no nie trafia na szczęście. Ale mogło być niebezpiecznie. Wolę wywalić tą piłkę, nie ryzykować pod bramką. Robi się niebezpiecznie. Dobre to. Aj, teraz pięknie się obrócił.
Dybala, dobrze, on się nie mógł zdecydować i wyszedłem do Narumą. Sorensen teraz przy piłce. Do Clarka. Clark, tam widziałem, że Vieira prosi o podanie. Kieza, aj, to podanie było, no nie było dobre Vieira. Wyżej, a bardziej, nie tak pod kątem takim, że to było, nie było takie trudne aż dla De Gea. No i spalony tam był. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Ward-Prowse przy piłce. Pogba. Show. Teraz Show wybija piłkę. Spalony Murillo to był chyba. Clark do Diopa, oddanie, nie, do Sorensena jednak. Vieira, dość ładne podanie. Do Nuriego. Nuri do Kiezy, Kieza wykończ, to mamy bramkę, 85 minuta. W ostatnich akcjach udało nam się 3-1-0. No przyznam, że wiele tu, bo już więcej szczęścia niż rozumu, ale jest bramka, 86 minuta, 1-0 w półfinale Pucharu Mistrzów. No i obejmujemy w ostatnich minutach dosłownie właśnie to prowadzenie. Tylko teraz utrzymać to i mamy koniec serii, mamy trofeum, o które walczyliśmy około 8 sezonów, jeśli my. Tu dość dobre podanie. Tu niewykończenie, no i dobrze, spadła piłka prosto pod nogi Kiezy. I tu jeszcze De Gea próbował, ale to już no, miał małe szanse. I mamy do 0,86 minucie, Kieza strzela bramkę. Która to jego bramka? Trzecia dopiero, ale jak ważna. Najważniejsza jego bramka zdecydowanie w karierze. Murillo. To było blisko do przejęcia. Ależ tam. Uff. Było blisko. I mogło być bardzo groźnie. Wybijam teraz piłkę. Niestety nie udało nam się przejąć tą piłkę. Rashford przy piłce. Teraz Martial. Ależ miałem zawał mały. Bo zobaczyłem tylko, jak się siatka ruszyła. To była boczna siatka. Bo bardzo dużo szczęścia mieliśmy. Będzie out. A też koniec meczu. Mamy zwycięstwo i mamy wygrana w finale Pucharu Mistrzów. Ale jeszcze naprawdę cieszę, że w końcu to się udało nam. Po tylu latach starań, ileż tu zawodników było w naszym klubie i opuszczało ten klub. Ile mieliśmy problemów w tej drużynie, jak na przykład nasz bramkarz Didi Lon w ogóle nas opuścił, czy nasz duet obrońców. Przecież dobrze pamiętacie, że my tu mieliśmy mieć zupełnie inną obronę. My tu mieliśmy mieć Boscagliego i Sara, ale obydwoje nas zostawili, obydwoje poszli do Manchesteru City. I teraz mamy jeszcze lepszy duet. Mamy Vitale i Diopa, którzy też pokazali, że jednak są niesamowitymi obrońcami i pokazali, że da się załatać tą dziurę, którą zostawił właśnie nasz duet obrońców. No był też Kenny Tete, który wydawało się, że będzie naszym ostatecznym prawym obrońcą, ale jednak nie dał rady. Był Phillips, który też myślałem, że będzie kapitanem, który podniesie ten tytuł, ale to ostatecznie Issa Diop podnosi ten tytuł. To jest człowiek rewolucja i mamy ten tytuł. Człowiek rewolucja, bo ponieważ od niego się zaczęła ta rewolucja składowa nagle, gdy nas właśnie Sar opuścił, musieliśmy zdobyć jakiegoś obrońcę i na niego to padło. Potem oczywiście poszedł dalej Vitale, poszedł dalej w Osumensach i ostatecznie Mena, nasz środkowy pomocnik. To był nasz ostatni transfer, tak, to był nasz ostatni transfer. Tu oczywiście nasza drużyna się cieszy, wrócimy do Leeds z tym trofeum. No naprawdę bardzo to jest fajny widok. Wszystkich tych chłopaków zbudowałem dosłownie, każdego jednego trenowałem, praktycznie każdego trenowałem, na Donnarumę je trenowałem, ale chyba wszystkich trenowałem oprócz Donnarumy. Szkoda najbardziej, że Hrgota nie mógł grać, bo też to jest wielka postać w tej karierze. Tu oczywiście jeszcze ostateczne zdjęcie z
tym pięknym trofeum, no znaczy no pięknym, mi się szczerze niezbyt podoba. Ale ważne, że jest i ważne, że to jest Puchar Mistrzów, który osiągnęliśmy i zdobyliśmy. I możemy już czuć się kompletni w tej serii i czuć się już, że możemy kończyć ją. Bo to oczywiście zrobimy teraz. I zrobimy, a tu oczywiście widzicie, małe podsumowanie. Moja kariera. Oczywiście klub tylko jeden był. W końcu seria, w której nie byliśmy wyrzuceni ani razu z klubu. 4 razy wygraliśmy ligę. 4 razy wygraliśmy Puchar Krajowy. 2 razy wygraliśmy Pucharze Kontynentalnym. Najwyższe nasze zwycięstwo 6-0 z Sunderlandem. Największa porażka 4-0 z Chelsea. Rekordowa opłata za transfer 70 milionów tylko, to nie jest wcale dużo. Łączne zarobki oto 15 milionów. Meczy z 577, 340 zwycięstw, 122 remisy, 115 porażek, 1020 dokładnie zdobytych bramek, 494 straconych. No piękna kariera, już dobiega końca, ale naprawdę jeszcze zobaczycie jedną karierę w tej z FIFA F17, którą zobaczycie już następny dzień, chyba tak, nie ma co czekać, bo jednak chcę spróbować się uwinąć z tą serią jeszcze przed FIFA 21. Bo tam nie będzie głównym celem naszym wygranie Pucharu Mistrzów. To będzie tylko jeden sezon. Jeden sezon to będzie po prostu taką pewną drużyną, którą bardzo lubię i powinniście wiedzieć, co to jest za drużyna. A jeśli nie znacie, to zobaczycie już, no już jutro zobaczycie, więc dzięki wam za oglądanie. Króciutki odcinek, ale tylko właśnie miał być finał, taki był zaplanowany, więc dzięki wam za oglądanie tego odcinka. No i dzięki też oczywiście za oglądanie tej serii całej. Ci, którzy oglądali, bardzo się cieszę, że kolejną serię ze mną byliście i oglądaliście. Oczywiście jeszcze jedna z tej serii, zapraszam was na jeszcze jedną serię z FIFA 17, którą właśnie zobaczycie już niebawem. Więc do zobaczenia, cześć!